Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Zaczynamy poszukiwania kolejnego znaku zapytania, ale widzę, że tutaj jakiś kupiec w krzakach siedzi. Zobaczymy, co ma do zaoferowania. Może karty do gwinta jakieś też sprzeda. Nie, same mapy, ale skupi też ode mnie pewnie jakieś zbroje. Dobra, mogę sprzedać. To na upartego też. Dobra. I chyba skończyła mu się już gotówka na kupienie czegoś więcej. Okej. Trochę się pozbyłem gratów, ale lecimy dalej. 142 metry stąd jest znak zapytania, który wygląda jakby był gdzieś tam na górze. Czyli chyba idę w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do tego znaku. 50 metrów stąd. Teraz tylko, żeby się stąd nie ześlizgnąć. Dobra, jest miejsce mocy. Magia to miejsce mocy. O, a nie zaczerpnąłem, a dlaczego? Czasami tak się dzieje po prostu, że nie ma opcji zaczerpnąć. O, widzę, że drugi raz miałem taką sytuację. Okej, teraz się udało. I tu jest jakaś w ogóle ścieżka. Nie widziałem wcześniej jej na mapie. A nie, faktycznie prowadzi ścieżka. Ale mnie będzie interesowało i tak. Ta tablica ogłoszeń, tak jak mówiłem na zakończenie poprzedniego odcinka, chciałbym w tym odcinku właśnie pozbyć się tego znaku zapytania, który okazał się miejscem mocy, i ruszyć do tamtej tablicy. To jest już przedostatnia tablica ogłoszeń. Czyli wystarczy, że udam się do tej tablicy, później jeszcze do jednej i będziemy mieli sytuację wyjaśnioną, jeżeli chodzi o znaki zapytania na Skellige i ile ich będzie. Dobra, a teraz jeżeli chodzi o płotkę, to chyba lepiej będzie, jak się zsunę po zboczu tej góry. Tylko zapiszę sobie grę, w razie jakby jakieś było coś niespotykanego po drodze. No i lecimy. Jeszcze się Geralt zsuwać nie chcę za bardzo. Dopiero teraz. Dobra, to tak na dobrą sprawę to mogłem na płotce zjechać. Ale jak już tu jestem, to przy okazji chciałem rozdać sobie wszystkie punkty umiejętności, bo już ich trochę chyba uzbierałem. 5. Dobra. Czyli tak. Co my tu mamy? Skupienie. Spadek adrenaliny po otrzymaniu obrażeń jest zmniejszony o 40%. Gdy żywotność spadnie do zera, zostaje odnowiona z premią 50%. Wymaga przynajmniej jednego punktu adrenaliny, który zostaje zużyty. Każda walka rozpoczyna się z jednym punktem adrenaliny. Przelanie gniewu. Dobra, wezmę sobie chyba ten miażdżący ciosy rozdam. 3 punktów adrenaliny. Zwiększa szansę na trafienie krytyczne silnych ataków. Dobra. Rozdajemy. W sumie mogłem cofnąć, bo to bym sobie młynek. Ciągły atak wymierzony we wszystkich przeciwników dookoła. Dobra, teraz szybka podmianka.
To sobie użyję silne ataki, to oczywiście się przydadzą na pewno. No i okej. Następny to będzie młynek, bo podoba mi się. Przynajmniej pamiętam, że za pierwszym razem jak grałem, to podobała mi się walka z wykorzystaniem młynka. I zobaczymy, czy to będzie dawało taki sam efekt. Chociaż pamiętam, że młynek zacząłem stosować dopiero w momencie, jak runy wstawiłem w miecz. Czyli mniej więcej od poziomu związanego z sercem z kamienia, z pierwszym dodatkiem. No ale zobaczymy, może pierwszy. Teraz szybciej zacznę skorzystać właśnie z młynka do walki. Jest znacznik, tablica ogłoszeniowa. Zobaczmy, ile jest teraz znaków zapytania, a ile będzie po przeczytaniu tablicy. Jest 85. A ile będzie? Miód pędzę. Pędzę najlepszy miód na Art Skellig, a może i na świecie. Ruger. Wielorybie mięso. Mam do sprzedania mięso wieloryba peklowane w soli. Oprócz tego można u mnie nabyć tran i fiszbiny. Przestrogak. Aha, dobra, jeszcze nie to. Każdego, kto jeszcze raz zaczepi Hildę, która jest moją wybranką, zabije. Rogwi nie wrócił z połowy. Jeśli kto znajdzie jego ciało, niechaj da mi znać. Miał na sobie kubrak baraniem futrem podszyty i nogawice czerwoną nitką zdobione. Rejza na południe. Kto pragnie sławy i chwały, niech się ze mną rozmówi. Będziemy płynąć na południe, łupić czarnych. Petur to oszust. Uważajcie, ludzie, na Petura, bo to oszust, co honoru nie zna i jest wysp z zakałą. Sadło z niedźwiedzia, które mi sprzedał, okazało się smalcem z gniaje się, niechaj go pioruny biją i może pochłonie. Dobra, tutaj nie było akurat żadnego zadania na tej tablicy ogłoszeń, ale zobaczymy, ile doszło znaków. No, doszło ponad 15 znaków, już jest 101 znaków zapytania i też większość już na morzu. Na pewno będziemy mieli co odkrywać. Ale zanim zajmę się znakami zapytania, to chciałbym też rozegrać gwinta z tym karczmarzem, który jest tutaj, bo z nim na pewno jeszcze nie grałem. No, czego? Okej, lecimy w gwinta. Proponuję partyjkę gwinta. Okej, tym co jest, gramy. Tego podmienię i to też. A, liczyłem na jakiegoś szpiega. O, właśnie ta karta szpiega by mi się przydała. Niestety jej nie mam. Czy ja mogę ją zabrać w ogóle do swojej talii? Nie. Dobra, on ma aż dwie karty więcej niż ja. Mam nadzieję, że to co mam to wystarczy mi do wygrania. Fajnie bym miał w ogóle jeszcze jakiegoś szpiega w talii. Jakiego zwykłego, którego mógłbym przechwycić za pomocą tej karty stracha na wróble. Okej, lećmy. Jak to tutaj teraz wygląda sytuacja? Mam trochę przewagi, ale on cały czas ma przewagę w kartach. Zaraz się zniszczy te karty, które teraz przyzwał. Okej, i teraz zagrywam sobie tą kartę, żeby zniszczyć te wszystkie po 5, co mają. Powinienem zniszczyć 3 na raz. O właśnie. I czyste niebo. Spodziewałem się bardziej zaciętego pojedynku, ale teraz posprzedaję mu graty. Teraz trzeba sprzedawać niestety w momencie, kiedy się da. Ale byle przybłęda z kontynentu się na nich nie pozna. Okej, ma talię.
Szpiegostwo. Dobra, podoba mi się, jak już jest szpiegostwo, to jest ok. Dobra, bierzemy wszystkie za 20 orenów, to nie są jakieś tam duże pieniądze. Siodło to też się sprzeda. Ile on ma? 512 orenów na zbyciu. No to, to sprzedaję mu trochę tych skór, które zostały. Jest jakiś złoty pierścień, złota szkatułka. Fistek. No dobra, fistek to narkotyki, to też się można, można pozbyć. Może zostać sprzedany za dobrą cenę. Sprzedajemy za dobrą cenę. Okay, co tu jeszcze można sprzedać mu? Dobra, z oręża nic nie będzie chciał, tego się spodziewałem, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o handel i gwinta w tej wiosce. Teraz lecimy czyścić znaki zapytania. Trochę ich się zbierało, także dobrze będzie trochę się ich pozbyć. Czyli na razie zostajemy na wyspie i te wszystkie w obrębie wyspy sobie poodkrywam. A później jak już wyruszę na morze, to jak najwięcej właśnie będę chciał odkryć tym drogą morską. Okej, to idziemy teraz tak. Zaczniemy od tego. I polecimy sobie tędy. A później będziemy improwizować. Improwizacja jest chyba najlepsza, jeżeli chodzi o znaki zapytania, bo zawsze coś po drodze się wydarzy. Zresztą cały czas mamy do wykonania zadanie Czarna Perła, która jest na 13 poziom doświadczenia, czyli już spodziewam się, że za nią też dostanę z jeden punkt i kilka orenów. Ciekawe, co to za znak zapytania. Najbardziej lubię chyba znaki zapytania właśnie, jak są to miejsca mocy, gdzie mogę w sumie za frajer sobie jeden punkt rozdać. O, dobra, wilki. Ale to nie jest znak zapytania jeszcze. O, cyklop. Strzeżony skarb. Nie muszę się pozbyć cyklopa, żeby... Aha, śpi, dobra, tu jest skarb. Czyli może nie... Nie, co ty, Geralt, robisz? Weź tu złaź. Albo nie, wejdź, bo tu widziałem zwłoki gościa. Mała pałka tylko, dobra. A, nie, nie zorientuję się pewnie, że tu jestem. Dobra. No i co, nie trzeba teraz walczyć z tym cyklopem, można ruszyć dalej. I do tego znaku zapytania, to też po drodze. Całkiem szybko idzie i sprawnie. Nawet walczyć nie trzeba, żeby zyskać strzeżony skarb. Wilki napotoczyły na ich nieszczęście, no nie wiedziały, z kim mają do czynienia. Wcześniej mówiłem, że jak do znaku zapytania będzie więcej, większa odległość niż 200 metrów, to będę korzystał z płotki, ale niestety ukształtowanie terenu z Caligae jest tak zrobione, że po prostu na płotce myślę, że traciłbym więcej czasu niż tak na piechotę bym przebrnę przez te 200 metrów. Bo płotka to się zatrzymuje na każdym krzaku czy konarze. A Geralt jest w stanie wszystko przeskoczyć. Dobra, mamy opuszczone miejsce, czyli walka z bandytami. Nie no, Geralt, co ty, na pięści chcesz z nimi walczyć?
No, trochę ich tu jest. Wszyscy, czy jeszcze ktoś? Dobra, jeszcze ktoś, bo miejsce nie zostało odkryte, czyli gdzieś tu w chacie może ktoś się ukrywa. A nie, kogo nie ma w chacie. Dobra, to kogo trzeba jeszcze zabić, żeby odkryć to? Oj, jest, dobra. Jeden został, jakiś niedobitek. Jest poziom 20. O nie. Czyli jak poziom 20, to kolejne znaki zapytania. Zadania ogólnie. Są takie, że będę nie dostawał za nie żadnych punktów doświadczenia. Czyli do tego doszły knitting. Zadanie. I na razie tylko to jedno. No ale 20 poziom to już jest coś. Jeszcze z 10 i może będzie serce z kamienia do wykonania. Chociaż jak zajmę się już wątkiem głównym fabuły, no to tam dużo więcej doświadczenia dostaję za każde wykonanie zadania. Okej, to jest jeden, to jest drugi, ale chciałbym jednak iść tu. Tu jest jeszcze jakiś wykrzyknik. Dobra, to bym zrobił w sumie ten znak zapytania, ten, i popłynął sobie na tą wyspę, żeby poszukać tej czarnej perły całej. Będzie kolejne zadanie z głowy. No dobra, podejdę w sumie, bo on może kupić ode mnie miecze. Witaj, chcesz coś kupić? Pokaż mi swoje towary. Tylko 200 do wydania, dobra. 171 to już przekracza jego budżet. To jeszcze nie i to. Czemu on ma tak mało pieniędzy przy sobie? Dobra, nic więcej mu raczej nie sprzedam. Bywaj. Lećmy do kolejnego znaku zapytania. Zaraz jeszcze sprawdzę alchemię w ogóle, jak tam stoję ze składnikami alchemicznymi. Czy mogę wykonać już jakieś ulepszone mikstury albo nowe, których wcześniej nie miałem. Chociaż do tej pory tak korzystam tylko z dwóch, trzech w sumie Scotta. O, ale jest kolejny znacznik. Korzystam sobie z Scotta, z gromu i z jaskółki, tak na dobrą sprawę. I to są trzy główne mikstury, z jakich korzystam, chociaż dużo ludzi mówiło, że na przykład jak się gra na najwyższym poziomie trudności w Wiedźmina, czyli Droga ku Zagładzie, no to mikstury to jest podstawa przeżycia, a tak w sumie jak się zastanowię teraz, to ja tak często z nich nie korzystam. Czyli co gracz, to opinia. Dobra, 100 metrów do znaku zapytania. Zobaczymy, co tym razem przygotowała gra dla nas. Jakieś miejsce mocy, czy o co chodzi? Dobra, to jest urwisko niezbyt ciekawe, nie chciałbym stąd spaść. Czyli będę musiał znaleźć miejsce do zsunięcia się w miarę bezpiecznie. A nie, nawet jest ścieżka w sumie. Taka luksusowa. Ludzie w opałach, okej. Okay. To ich tu napadł, zaraz zobaczymy. Ale jesteś paskudny. O, czyli są piraci. Hmm.
ogóle muszę się pozbyć tego łucznika, bo to jest najgorsze, co może być, jeżeli chodzi o walkę w zwarciu. Chociaż widziałem takie buildy na u innych, jak grali, po prostu też korzystali z kuszy tylko. Ale mi jakoś tam nie pasuje granie kuszą w Wiedźmina. Dobra, mamy klucz, możemy uratować tego kostka, który jest tu zamknięty. To jest jakiś kowal. Dzięki, chłopie. Wiesz, gdzie jest ten lud? On tam kuźni. Dobra, czyli to Ferlund możemy skoczyć. A mogę z nim teraz pogadać? Nie. Wiesz, gdzie jest ten lud? On tam kuźni. No tu jeszcze przeszukam te wszystkie beczki i tutaj gdzieś powinien być kolejny znak. Zapytania nieopodal, jest tutaj na wyspie. No to jednak trochę jest 200 metrów, nie chce mi się płynąć. Chociaż i tak będę musiał, bo to jest wyspa. Dobra, to chyba będzie mój najdłuższy dystans przebyty wodą. Może coś ciekawego się uda znaleźć. Jakaś roślina, tu są jakieś syreny. Bo nie widzę na dnie żadnych skrzynek ze skarbami. Trzeba się ich pozbyć. O! Trochę ich jest. No jeszcze ktoś nie. No jak tu jest jedne szczątki, drugie szczątki. I lecimy do znaku zapytania. To jest skarb. Dobra, muszę się ich pozbyć, bo nie dadzą mi tutaj wykonać tego zadania niestety te echidy. Dobra, teraz powinno pójść w miarę sprawnie. Są mutageny, o których właśnie mówiłem, że najlepiej właśnie z takich stworzeń je brać. Mutageny się zawsze przydadzą później do rozwijania postaci. I poszukajmy tego skarbu. Klucz do kufra, a kufer jest gdzieś ukryty, pewnie na tej wyspie. O ile uda mi się je tam wejść jakoś. Jest jakiś mieczyk unikatowy. Nic ciekawego. No ale dobra, udało się zrobić dwa znaki zapytania i jesteśmy blisko. Blisko po prostu celu zadania Czarna Perła. Teraz udam się do brzegu i drogą lądową już przejdę tam do zadania, żeby było szybciej, bo teraz jakbym miał płynąć przez ten cały czas, przez to całe morze takie z falami, to trochę by mi zeszło, a jednak na podce to ile momentu będzie z głowy.
Dobra, jak to wygląda sytuacja? Musiałbym... dobra. Tu sobie ustawię znacznik, wezwę płotkę. I można lecieć do znacznika, który sobie ustawiłem 100 metrów stąd, to... A widzicie, płotka już nie podejdzie pod taką górę. Muszę zejść i sam... No, dlatego nie lubię jeździć na płotce po Skellige i po innych miastach, bo jeżeli chodzi o miasta, to ona z automatu ma ograniczenie, jeżeli chodzi o mobilność. Czyli nie można galopem jechać przez miasto. A jeżeli chodzi o Skellige, to ona nawet pod najmniejszą górkę nie podjedzie. Czyli w większości przypadków jest bezużyteczna. Mam jakieś 100 dobranów. Dobra, lecimy, płotka. Jedź, płotka! A nie, to owce, nie barany. Już cel naszego zadania tam na urwisku, ale żeby się tam dostać, to będę musiał pewnie sobie poradzić z tymi syrenami, ale nimi zajmę się w kolejnym odcinku, a w tym dziękuję wam za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek. Na razie, cześć.